Cześć wszystkim! Mam na imię Iza. Dzisiaj zapraszam Was na mój filmik, w którym pokażę Wam, co najbardziej lubię, jakie produkty lubię do makijażu ust i do manikiru na jesień. Zapraszam serdecznie. To są moje ulubione, jakby to powiedzieć, może nie części. To są moje ulubione elementy, jeżeli chodzi o taki look jesienny. Najbardziej lubię ciemne usta i paznokcie, też ciemne nie mam teraz pomalowanych, ale tak wyszło, jak się ma dzieci chore i samemu się jest ciągle chorym, się od nich zaraża. Także wybaczcie mi, że nie przygotowałam się idealnie do tego filmiku. Mam nadzieję, że spodoba Wam się i no, do dzieła. Jeżeli chodzi o produkty do ust, o nich najpierw zacznę, od nich, to lubię ciemne kolory, tak jak już wspominałam. Ale to jest trend, który przemawia do mnie dopiero od niedawna. Wcześniej nigdy nie byłam, nie może tyle tak odważna, ale nigdy jakoś nie przemawiało to do mnie. Zawsze stawiałam na ciemniejsze oko, bardziej podkreślone oczy. Teraz bardzo spodobały mi się ciemne usta i zamierzam to praktykować od samego początku, kiedy zrobiło się już troszkę chłodniej. A u nas tutaj na północy w Gdańsku, o przepraszam za mój głos i za mój katar, będę starała się, żeby bardzo jakoś gładko przez to przejść, przez ten filmik, żeby to nie utrudniało za bardzo, ale wybaczcie mi. O czym tutaj mówiłam? Aha. Jeżeli chodzi o chłodną pogodę, to u nas tutaj w Gdańsku to pogoda jest taka jesienna w sumie przez większą część lata. Może przesadzam trochę, ale no nie jest tak pięknie jak na naszej południowej części, jak w naszej południowej części Polski, ponieważ no, mamy tutaj silne wiatry zimne i deszcze i taką pogodę wyspiarską, taką brytyjską, można powiedzieć, bo w jednym momencie pada deszcz, za chwilę świeci piękne słońce, za chwilę znowu pada i tak w kółko, ale nie o tym miałam mówić. Chodzi mi o to, że jak zrobiło się trochę chłodniej już, pogoda zrobiła się taka bardziej jesienna, to postanowiłam zakupić sobie parę produktów do ust. Chodzi mi tutaj o pomadki, może nie faktycznie nie pomadki, bo nie wszystkie to są takie typowe pomadki, ale kilka takich fajnych kolorków. Jeżeli chodzi o to, to chciałam pójść do Sephory i wytestować kilka rzeczy. O tym mam filmik, polecam Wam go. Jeżeli też chcielibyście pójść coś sobie potestować, to najpierw obejrzyjcie mój filmik, tak. Kupiłam w sumie nie w Sephorze sobie pomadki, tylko w innym miejscu, aha, chyba w Rossmanie, częściowo w Rossmanie, no nieważne. W każdym razie pokażę Wam te kolorki. Pierwszy mój taki ulubiony, może nie typowo jesienny i wcale w jesieni go nie kupiłam, tylko nie w jesieni, tylko jesienią, przepraszam, nie jesienią go nie kupiłam, tylko latem i miałam go na swoim ślubie, to nawet nie latem, to było wiosną. Jest to taka pomadka Extra Lasting Matte z firmy Lovely. Ona jest dostępna w Rossmanie u mnie. Fajna, ona jest taka płynna i zastyga. Strasznie mi się to podoba. I ten kolor mi się strasznie podoba. I w ogóle aplikacja, może tak to tutaj nie widać, ale naprawdę jest rewelacyjna. Proszę, zobaczcie sobie. Nie wiem, czy to widać, bo nie mam podglądu. Taki to jest kolorek. Bardzo lubię go. Do tego mam też taką konturówkę z firmy Vibo akurat. O, spodobało mi się, że jest od razu w kapselku z temperówką. To jest bardzo wygodne, bo konturówka powinna być zawsze dobrze naostrzona. No, u mnie to nie jest akurat. Nie daję świetnego przykładu, ale tak powinno być.
wtedy naprawdę ładnie nam się aplikuje na usta. Dobra, tak sprawdzam, czy nie mam przypadkiem pomadki na ustach, bo jest taka bardzo czerwona i żeby to potem nie wyglądało komicznie w filmiku. Dobra, nieważne. Następną pomadką, którą się w sumie zdziwiłam, bo byłam na zakupach w Lidlu i akurat widziałam tam takie małe stoisko z kosmetykami i był kolor, który strasznie mi się podobał. Nie mogłam go dostać w innych markach, a patrzę w Lidlu, jest to chyba taka Lidlowa marka. Taki... ciężko go opisać, taki w bordo wchodzi, wpada. Taki bardzo ładny. Podoba mi się. I w ogóle fajna jest aplikacja, fajnie się trzyma, może tam bez przesady, nie tak jak te matowe pomadki, które długo się utrzymują. Ale jak na, nie wiem, kilka złotych za taką pomadkę, jest naprawdę... prawda fajna, także taki kolorek i bardzo często go noszę, bardzo mi się podoba. Dobrze, następny to właśnie z tej samej serii, tej Lovely. Kupiłam sobie ostatnio taki właśnie kolor od coś takiego różowy wprawdzie. Jest ciemny, fajny, taki intensywny, może nie do końca kojarzy mi się z jesienią, ale naprawdę jest piękny, jak ładnie on ciężko go zmyć. No naprawdę fantastycznie, jestem zachwycona. Mam jeszcze to. No tak to się właśnie kończy, jak się zostawia kosmetyki dzieciom z dziurę mi zrobiły. Nie wiem, które to z nich paluchem mi zrobiło dziurę w pomadce. A to jest akurat taki typowy nude, taki różowy. Też bardzo lubię, to jest akurat Zinglota. Chyba też się nim kiedyś malowałam w jednym z filmików. Może nie do końca jesienny, taki wiosenny, ale to jest fajna opcja na przykład na jak się chce pomalować takie, oj nie wiem czy to widać, chyba takie ciemne oko, takie smoky eye jesienne. To z taką pomadką będzie się bardzo fajnie wyglądało. No i ostatni mój ulubiony kolor na jesień, mam go na sobie. Może nie do końca, bo są trochę pomieszane z tym bordem z Lidla. Jest to i pomadka, i konturówka. To jest firma Flormar, nie wiem jak to się wymawia. Obydwie to są konturówka. Ta jest zaostrzona, odrobiłam pracę domową. Taka klasyczna czerwień, no naprawdę bardzo to lubię. Połączenie i pomadka taka sama, proszę, zobaczcie. Piękna czerwień, ostatnio znalazłam taką w, nie pamiętam, chyba Chanel. Chanel taka fajna czerwień, kupę kasy kosztowała ta pomadka, miałam ją na sobie, próbowałam. I wiecie co, wcale nie jest jakaś lepsza niż ta. Też fajnie się utrzymuje, fajnie nawilża, kolor identyczny. W ogóle o niej zapomniałam, bo kupiłam ją już jakiś czas temu w Barcelonie. O, tak wygląda połączenie. Tutaj jest ta konturówka, u góry na dole jest, trochę się różni, ale ładnie wygląda razem w połączeniu. To są moje takie ulubione pomadki.